Uroczystość uhonorowania osób pomagających najbardziej potrzebującym zwierzętom odbyła się w Książnicy Pomorskiej. Całość wzbogaciły wystawa prac plastycznych poświęconej dachowcom, jak również poezja Władysława Klimka, czyli kociego poety z Krakowa. Zwierzęcy Telefon Zaufania od lat pomaga bezdomnym oraz opuszczonym zwierzętom. Pełni funkcję interwencyjną w całym mieście, nie tylko w regionie też. Ludzie dzwonią z całego regionu. Mają problem. Nie mówię, że tego jest tysiące tych telefonów w ciągu miesiąca. Nie, ale dziennie 2-3 poważne takie, prawda, zgłoszenia są, które wymagają czasu, zaangażowania, pisania pism, rozmowy zresztą z administracjami budynków mieszkalnych w szczególności. Więc tym się zajmujemy, adopcjami, rodzinami zastępczymi dla kotów. Zwierzęcy Telefon Zaufania pomaga również w leczeniu zwierząt. Jeżeli jest sytuacja taka, że można pomóc, staramy się zabrać do naszych rodzin zastępczych, że widać, że się da leczyć. Wtedy no, lekarz, wozimy, szybko trzeba szukać samochodu, kto ma czas, bo przecież nie mamy w towarzyszeniu samochodu własnego, więc kto ma czas, ten w jakiś sposób jedzie. Inicjatywy podejmowane przez Zwierzęcy Telefon Zaufania wspiera również posłanka na Sejm Magdalena Kochan, która na uroczystości tłumaczyła dzieciom, w jakiej sytuacji znajdują się zwierzęta. Pracowałam także nad ustawą, nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Czeka nas kolejna, po to właśnie, żeby bezdomności zwierząt w Polsce zapobiegać. Niektórzy burzą się, że zwierzęta nie są bezdomne, tylko bezpańskie. Ja jednak uważam, że są bezdomne i że to wina nas, ludzi. Mamy z tym problemem w Polsce, w gminach, w powiatach naprawdę duży problem i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli nie będziemy mądrze gospodarować, mądrze wspierać i pozwalać na bestialstwo wobec zwierząt, to za chwilę bestialsko zachowywać się będziemy także wobec siebie nawzajem. Pani Teresa Piątkiewicz uratowała już wiele zwierząt. W minionym tygodniu honorowała dyplomami i skromnymi upominkami najbardziej zaangażowanych w pomoc uczniów ze szczecińskich szkół. Wyróżnieni zostali także szczecińscy adwokaci, którzy na co dzień wspierają Zwierzęcy Telefon Zaufania, gdy potrzebna jest porada prawna. Za profesjonalizm i zaangażowanie nagrodę otrzymała również redakcja Telewizji Pomerania.